Ranek. Rozpierzchłe, blade światło oświetla twarze senne i zmęczone z niewyw czasu. Na ławkach śpią w nieładzie żołnierze, jedni z głowami pospuszczanymi na piersi, drudzy z zadartymi w tył. Wstaje jutrzenka i zalewa różowością cały świat. Jest świeżo i rzeźwo. Żołnierze budzą się, promienny ranek wydobywa z cienia i mgły jakąś nieznaną im krainę. Hej, a gdzie teraz pognębin? Gdzie wielka i mała krzywda, gdzie mizerów? To już obczyzna i wszystko inne. Na oku wzgórza porosłe dębiną, w dolinach domy kryte czerwoną dachówką z czarnymi krzyżownicami w białych ścianach. Domy piękne jak dwory, obrosłe winem. Gdzie niegdzie kościoły o spiczastych wieżach, gdzie niegdzie kominy fabryczne z pióropuszami różowych dymów. Tylko ciasno tu jakoś, równi brak i łanów zbożowych. Ludzi za to mrowie. Migają wsie i miasta, pociąg nie zatrzymuje się. Mija mnóstwo pomniejszych stacji, coś musiało się stać, bo wszędzie widać tłumy. Słońce wychyla się zwolna zza wzgórz, więc jeden i drugi Maciek poczynają głośno pacierz. Za ich przykładem idą i inni. Pierwsze promienie kładą blask na chłopskie twarze modlące się i poważne. Tymczasem pociąg zatrzymuje się na głównej stacji. Tłum ludzi otacza go natychmiast. Są już wieści z placu boju. Zwycięstwo, zwycięstwo. Depesze przyszły od kilku godzin. Wszyscy oczekiwali klęsk, więc gdy zbudzono ich pomyślną wieścią, radość nie zna miary. Ludzie na wpół ubrani poopuszczali domy, łóżka i pospieszyli na stację. Z niektórych dachów powiewają już chorągwie, a ze wszystkich rąk chustki. Do wagonów donoszą piwo, tytoń i cygara. Zapał jest nieopisany, twarze rozpromienione. Wacht am Rhein! Huczy jak burza. Niektórzy płaczą, inni padają sobie w objęcia. Unser Fritz pobił na głowę. Wzięto armaty, chorągwie. W szlachetnym zapale tłumy oddają żołnierzom wszystko, co mają. Otucha wstępuje w serca żołnierzy i zaczynają śpiewać także. Wagony drżą od mocnych męskich głosów, a tłum słucha z zadziwieniem słów niezrozumiałych pieśni. Pognębińscy śpiewają Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei. Die Polen, powtarza tłum sposobem objaśnienia i kupi się koło wagonów, podziwiając postawę żołnierza, a zarazem umacniając się w radości opowiadaniem anegdot o strasznym męstwie tych polskich pułków. Bartek ma rozpuchnięte policzki, co przy jego żółtych wąsach, wyłupiastych oczach i ogromnej kościstej postawie czyni go strasznym. Podziwiają go też jak osobliwe zwierzę. Jakich to Niemcy mają obrońców? Ten dopiero sprawi Francuzom. Bartek uśmiecha się z zadowoleniem, bo i on jest kontent, że Francuzów pobili. Nie przyjdą już przynajmniej do Pognębina, nie zbałamucą Magdy i nie zabiorą gruntu. Uśmiecha się tedy, ale ponieważ twarz boli go mocno, więc krzywi się zarazem i naprawdę jest straszny. Je za to z apetytem homerycznego bohatera. Kiszki grochowe i kufle piwa znikają w jego ustach jak w czeluści. Dają mu cygara, fenigi, bierze to wszystko. Dobry jakiś naród te niemiaszki, mówi do Wojtka, a po chwili dodaje. A widzisz, że Francuzów pobili? Ale sceptyczny Wojtek rzuca cień na jego wesołość. Wojtek wróży jak Kasandra. Francuzy zawdy naprzód dają się pobić, żeby zbałamucić. A potem jak się wezmą, aż wiory lecą. Wojtek nie wie o tym, że zdanie jego podziela większa część Europy, a jeszcze mniej o tym, że cała Europa myli się z nim razem. Jadą dalej. Wszystkie domy jak okiem sięgnąć pokryte chorągwiami. Na niektórych stacjach zatrzymują się dłużej, bo wszędzie pełno pociągów. Wojsko ze wszystkich stron Niemiec spieszy wzmocnić zwycięskich współbraci. Pociągi poubierane w zielone wieńce. Ułani zatykają na lance bukiety kwiatów darowywane im po drodze. Między tymi ułanami większość także Polaków. Nieraz słychać z wagonu do wagonu rozmowy i nawoływania. Jak się mata, chłopcy? A gdzie Pan Bóg prowadzi? Czasem z przelatującego po sąsiednich relcach pociągu zaleci znajoma piosenka. Z tamtej strony Sandomierza mówi panna do żołnierza. A wtedy Bartek i jego kamraci podchwytują w lot. Panie żołnierz, chodź pokochać. Jeszcze mnie jadł, Bóg ci zapłać. O ile z Pognębina wszyscy wyjeżdżali smutni, o tyle teraz pełni są zapału i ducha. Pierwszy pociąg z pierwszymi rannymi przybywającymi z Francji psuje jednak to dobre usposobienie. Staje on w Deutz i stoi długo, by przepuścić te, które śpieszą na plac boju. Ale nim wszystkie przejdą przez most do kolonii, potrzeba kilku godzin czasu. Bartek leci razem z innymi oglądać chorych i rannych. Niektórzy leżą w zamkniętych, inni dla braku miejsc w otwartych wagonach i tych można widzieć dobrze. Po pierwszym spojrzeniu duch bohaterski Bartka ulatuje znowu na ramię. — Chodźże tu, Wojtek! — woła z przerażeniem. — Widzisz, ino, ile te Francuzy napsowały narodu? I jest na co patrzeć. Twarze blade, zmęczone, niektóre szczerniałe od prochu lub bólu powalane krwią. Na odgłosy ogólnej radości ci odpowiadają tylko jękami. Niektórzy klną wojnę Francuzów i Niemców. Usta spieczone i zczarniałe wołają co chwila wody. Oczy poglądają jak błędne. Tu i ówdzie między rannymi widać zesztywniałą twarz konającego. Czasem spokojną, z błękitnymi sińcami na oku oczu, czasem wykrzywioną przez konwulsję, z przerażonymi oczyma i wyszczerzonymi zębami. Bartek po raz pierwszy widzi krwawe owoce wojny. W głowie jego znów powstaje zamęt. Patrzy, jak odurzony i stoi w tłoku z otwartymi ustami. Popychają go na wszystkie strony. Żandarm daje mu kolbą w kark. On szuka oczyma Wojtka, odnajduje go i mówi: Wojtek, bój się Boga, o! Będzie taki z tobą. Jezu Maria! I to się ludziska tak mordują? To jak chłop chłopa pobije, to go żandarmy biorą do sądu i karzą. No, a teraz ten lepszy, kto więcej ludzisków napsuje. Cóżeś głupi myślał, że będziesz prochem strzelał jak na manewrach? Albo li też do tarczy, nie do ludzi? To okazała się widocznie różnica między teorią a praktyką. Nasz Bartek był przecież żołnierzem, chodził na manewry i musztry, strzelał, wiedział, że wojna od tego, by się zabijać, a teraz? Jak zobaczył krew rannych, nędzę wojny, zrobiło mu się tak jakoś niedobrze i ckliwo, że ledwie się mógł na nogach utrzymać. Nabrał znów uszanowania dla Francuzów, które zmniejszyło się dopiero wtedy, gdy przyjechali z Deutz do kolonii. Na centralnym Bahnhofie ujrzeli po raz pierwszy jeńców. Otaczało ich mnóstwo żołnierzy i ludu, który patrzył na nich z dumą, ale jeszcze bez nienawiści. Bartek przedarł się przez tłum, rozpychając go łokciami, spojrzał na wagon i zdziwił się. Gromada piechurów francuskich w podartych płaszczach, małych, brudnych, wynędzniałych, napełniała wagon jak śledzie beczkę. Wielu z nich wyciągało ręce po szczupłe datki, jakimi obdzielał ich tłum, o ile straże nie stawiały przeszkody. Bartek wedle tego, co słyszał od Wojtka, zgoła inne o Francuzach miał wyobrażenie. Duch z ramienia wstąpił mu na powrót w piersi. Obejrzał się, czy Wojtka nie ma. Wojtek stał obok. — Cóżeś gadał? — pyta Bartek. — Tyś to chymzy! Jakbym jednego bez łeb lunął, to by się za czterech wywróciło. — Mu się jakoś zmarnieli — odrzekł również rozczarowany Wojtek. — Po jakiemu oni szwargocą? — Jości nie po polsku. Uspokojony pod tym względem Bartek poszedł dalej wzdłuż wagonów. — Straszny kapcany — rzekł, skończywszy przegląd wojsk liniowych. Ale w następnych wagonach siedzieli żuławi. Ci więcej dali Bartkowi do myślenia. Z powodu, że siedzieli w wagonach krytych, nie można było sprawdzić, czy każdy jest chłop jak dwa albo trzy razy zwyczajny człowiek, ale przez okna widać było długie brody i marsowate, poważne twarze starych żołnierzy o ciemnej cerze i błyszczących groźnie oczach. Duch Bartka znowu skierował się ku ramionom. — Te straszniejsze! — szepnął cicho, jakby się bał, by go nie usłyszeli. — Jeszcześ nie widział tych, co się nie dali wziąć — odparł Wojtek. — Bójże się Boga. — Zobaczysz. Napatrzywszy się żuławą, poszli dalej. Zaraz przy następnym wagonie Bartek rzucił się w tył jak oparzony. — O rety, Wojtek, ratuj! W otwartym wagonie widać było ciemną, prawie czarną twarz turkosa z przewróconymi białkami oczu. Musiał być ranny, bo twarz wykrzywiła mu się cierpieniem. — A co? — rzecze Wojtek. — To złe. Nie żołnierz. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Spojrzyj ino, jakie on ma zębiska. A niechże go w ciorności. Ja tam nie będę na niego patrzył. Bartek umilkł, po chwili jednak spytał. Wojtek, czego? Ażeby takiego przeżegnać. Czy by nie pomogło? Pogany na świętą wiarę nie mają wyrozumienia. Dano znak do wsiadania. Po chwili pociąg ruszył. Gdy ściemniło się, Bartek widział ciągle przed sobą czarną twarz Turkosa i straszne białka jego oczu. Z uczuć, które w tej chwili ożywiały tego pognębińskiego wojownika, niewiele można by wywróżyć o jego przyszłych czynach.